Witaliśmy, tak, administracja Waszyngtonu się troszeczkę pomyliła, bo jutro na placu Krasińskich Trump będzie miał przemówienie. Chodziło o to, że Amerykanie to wymyślili i powiedzieli, żeby przemówienie wygłosił tam, gdzie nigdy wcześniej żaden prezydent przemówienia nie wygłosił. A więc o to chodzi. Wznowiony pobór obowiązkowy do służby. No teraz ja mówię, na czym ten błąd polegał. Na czym ten błąd polegał w całości? Proszę Państwa, on jedzie do hotelu Marriott, którym do hotelu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kto był gościem. Przede wszystkim chciałbym też generalnie zwrócić uwagę na bardzo ciekawy program. Był gościem Michael Jackson. Maciej Dominiak z festiwalu Kameralne. Proszę Państwa, no nie wiem, to chyba Ty wtedy już byłaś dobrze zakotwiczona na tej wsi. I teraz tak, witali go pacjenci, witali go wszyscy w telewizji. To był wielki szał. Proszę Ciebie, jak Jackson był z honorami witany, no i jest to oczywiście tam na 45, może i 40 nawet, w hotelu Marriott. To było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak? Ważna informacja. Ale działa, tylko to nie tak, jak ja myślałem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyleciał do Polski. Jutro oficjalna część wizyty. Jest porozumienie w sprawie rakiet Patriot. Szczegóły przedstawi jutro szef MON Antoni Macierewicz. Sędzia Mariusz Muszyński powołany na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dalsza część afery. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły informacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyleciał do Polski. Prezydencki samolot Air Force One kwadrans po 22 wylądował na lotnisku na warszawskim Okęciu. O planach wizyty nasz reporter Wojciech Cegielski. Amerykański prezydent spędzi w Polsce kilkanaście godzin. Jutro o 9.30 przyjedzie na Zamek Królewski, gdzie przyjmie go polski prezydent Andrzej Duda. Obaj politycy mają rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie i energetyce. Przed południem Donald Trump weźmie też udział w szczycie Trójmorza, czyli spotkaniu przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, poświęconemu budowie połączeń infrastrukturalnych i energetycznych w regionie. O 13.00 Donald Trump głosi przemówienie przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Ma w nim nawiązać do bohaterstwa Polaków w czasie II wojny światowej. Polska jest pierwszym przystankiem na trasie drugiej zagranicznej podróży amerykańskiego prezydenta. Z Warszawy Donald Trump wyleci jutro o 14.00 i uda się na szczyt G20 do Hamburga. Tam ma spotkać się m.in. z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rozpoczęta właśnie wizyta jest piątą w ostatniej dekadzie wizytą prezydenta USA w Polsce. W 2007 roku był tutaj George W. Bush, w 2011 i 2014 Barack Obama. Pod koniec kadencji w lipcu 2016 roku Barack Obama uczestniczył też w szczycie NATO w Warszawie. Porozumienie w sprawie rakiet Patriot. Na jutro minister obrony Antoni Macierewicz zwołał konferencję poświęconą podpisaniu umowy na zakup systemu antyrakietowego między MON a Departamentem Obrony USA. Rozmowy na temat pozyskania Patriotów trwały od wielu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku w trakcie targów militarnych w Kielcach minister Macierewicz poinformował, że strona polska wysłała zapytanie ofertowe do administracji USA. W marcu tego roku wysłano zmodyfikowane zapytanie. Polska chce kupić 8 zestawów Patriot oraz radar dookólny, a także zintegrowany system dowodzenia. O tym, że z Amerykanami chcemy tworzyć skuteczny system antyrakietowy, mówił w ubiegłym tygodniu w Brukseli szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Początek roku przyniósł wzrost polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. W pierwszym kwartale nasze firmy wyeksportowały do USA towary o wartości przekraczającej 5 miliardów 700 milionów złotych. O szczegółach Karol Tokarczyk. W pierwszym kwartale tego roku eksport polskich towarów do Stanów Zjednoczonych wart był blisko 22% więcej niż przed rokiem. Jak zauważa główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski, USA to wciąż bardziej partner polityczny niż gospodarczy. Kierujemy tam nieco powyżej 2% naszego eksportu, w związku z tym jest to niewiele. Również niewielki odcinek należy do Stanów Zjednoczonych w zakresie inwestycji zagranicznych, ponieważ mają oni zaledwie 3% kapitału ulokowanego w Polsce. Kierownik Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Bartosz Wiśniewski, nie spodziewa się podpisania konkretnych umów. Ja bym raczej spodziewał się, że efektem tej wizyty będzie na przykład rozpoczęcie rozmów na temat jakiegoś rodzaju misji handlowej. Obaj eksperci podkreślają jednak, że wizyta amerykańskiej delegacji może zachęcić firmy zza oceanu do większych inwestycji w tej części Europy. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce szacuje aktualnie całkowitą wartość zaangażowania inwestycyjnego USA w naszym kraju na prawie 30 miliardów dolarów i zatrudnienie prawie 200 tysięcy osób.
Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Muszyńskiego na stanowisko wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda w trakcie wystąpienia pogratulował Mariuszowi Muszyńskiemu uzyskania poparcia wśród sędziów Trybunału. Zaznaczył, że przed nowym wiceprezesem stoi zadanie przywrócenia godności Trybunałowi. Pod rządami poprzednich władz Trybunału ustawa o Trybunale została zmieniona w taki sposób, że pozwalała na zawłaszczenie de facto miejsc sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym przez opcję polityczną i wobec tej zmiany przepisów obecny wówczas prezes Trybunału Konstytucyjnego nie zabrał w ogóle głosu. Ta sytuacja w sposób zdecydowany się zmieni, a przede wszystkim podobna sytuacja nigdy już nie będzie miała w naszej historii miejsca. Mariusz Muszyński został wyłoniony na to stanowisko w trakcie dzisiejszego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, nauczycielem akademickim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest od 2015 roku. A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Jerzy Janowicz awansował do trzeciej rundy singla tenisowego wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polak w meczu drugiej rundy pokonał Francuza Luca Puya 7-6, 7-6, 3-6 i 6-1. Mecz był bardzo wyczerpujący, jeżeli chodzi o stronę właśnie czysto mentalną. Wiadomo, że fizycznie też. Nie było łatwo, bo dzisiaj był najcieplejszy chyba dzień, jaki mógł być w Wimbledonie. Jutro ma być troszeczkę chyba załamanie pogody, z tego co wiem. Było ciepło, dało się to odczuć. Na pewno nie grało się łatwo, bo Puj zagrał dzisiaj niezłe to spotkanie. W pierwszym secie nie dał mi za dużo gry na swoim serwisie, z tego co pamiętam teraz na szybko. Zagrał mi chyba, jak dobrze pamiętam, dwa absolutnie genialne woleje po moich passing shotach. Tam mogłem go przełamać. Muszę przyznać, że dawno mi się nie grało tak dobrze w tiebreakach. Wiedziałem od samego początku, co chcę zrobić, wiedziałem, jak to chcę zrobić i zagrałem je po prostu bardzo dobrze. No i wydaje mi się, że one troszeczkę na pewno mi pomogły, bo gdybym na przykład przegrywał 0-2 po tych tiebreakach, to byłoby zdecydowanie ciężej wyciągnąć ten mecz. Kolejnym rywalem Janowicza będzie znów reprezentant Francji, Benoît Paire. Włoch Fabio Aru wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Nowym liderem został Brytyjczyk Christopher Froome. W środę kolarze rywalizowali na niespełna 161-kilometrowej trasie. Aru zwyciężył po samotnym finiszu z przewagą 16 sekund nad Irlandczykiem Danielem Martinem i 20 sekund nad Froome'em. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, zajął 12 miejsce ze stratą 40 sekund do zwycięzcy. Michał Kwiatkowski był 29. Peleton żyje dyskwalifikacją Petera Sagana. Zdzielił łokciem Marka Cavendisha na wczorajszym finiszu. Nie ma Sagana, nie ma Cavendisha. Peleton jedzie dalej w Ogezy. Cudowne, porośnięte lasami góry. 160 km uciekał Semka, ale potem ten naszyjnik z różnobarwnych koszulek rozsypuje się pod duże wzniesienia za 6 km meta. I co to za atak? Mistrz Włoch Fabio Aru. Za nim gna Australijczyk Richie Porte i Froome. Nie dali rady. Równina pięknych pań. Wygrał Włoch. W klasyfikacji generalnej to jednak Froome prowadzi i o 12 sekund wyprzedza swojego rodaka, kolegę z grupy Sky, poprzedniego lidera Graytena Thomasa. Trzeci jest Aru, który traci 14 sekund do lidera. Majka zajmuje 10 miejsce i ma minutę i sekundę straty do Froome'a, a Kwiatkowski jest 18, traci minutę i 56 sekund. W czwartek szósty etap z Vaslo do Trua o długości 216 km. Katarzyna Niewiadoma zajmuje 6 miejsce po 6 etapach kolarskiego wyścigu kobiet Giro Rossa we Włoszech. W środę zawodniczki rywalizowały na trasie liczącej 116 km ze startem i metą w miejscowości Rossetto. Zwyciężyła po finiszu z peletonu reprezentantka Finlandii Leta Lepisto. Niewiadoma przyjechała w głównej grupie, ale poza pierwszą dziesiątką liderką wyścigu jest Holenderka Anna van der Breggen, do której Polka traci 4 minuty i 2 sekundy. Zakończenie wyścigu w najbliższą niedzielę. Leo Messi zgodził się przedłużyć kontrakt z Barceloną. Argentyński napastnik ma podpisać umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku, poinformował kataloński klub. To największa gwiazda Blaugrany, do której trafił już jako 14-latek. Było to w 2001 roku. Z katalońskim zespołem zdobył wszystkie możliwe trofea. Między innymi 8-krotnie wygrywał w Lidze Hiszpańskiej, 4-krotnie w Lidze Mistrzów, 3-krotnie w Superpucharze Europy i klubowych mistrzostwach świata, 5-krotnie w Pucharze Króla, a 6-krotnie w Superpucharze Hiszpanii. Sam zawodnik 5 razy otrzymywał też bardzo prestiżową indywidualną nagrodę złotej piłki dla najlepszego piłkarza świata.
Kanada pokonała w Kurytybie Rosję 3-0 w meczu turnieju Final Six Ligi Światowej Siatkarzy. W tej grupie rywalizuje jeszcze Brazylia, która we wtorek pokonała Kanadę 3-1. W czwartek Rosja zagra z Brazylią. W drugiej grupie grają reprezentacje Francji, Stanów Zjednoczonych i Serbii. Reprezentant Polski w koszykówce Aleksander Czyż porozumiał się w sprawie kontraktu z włoskim Pistoia Basket. W poprzednim sezonie 27-latek występował w barwach Pasta Reggia i wraca do klubu, którego był zawodnikiem w latach 2015-2016. A Jeff Van Gundy został na 2 lata trenerem reprezentacji koszykarzy Stanów Zjednoczonych. Zadaniem 55-letniego byłego szkoleniowca ekip NBA jest wywalczenie awansu do Mistrzostw Świata w 2019 roku, poinformowała amerykańska federacja. Na stanowisku zastąpił słynnego Majka Krzyżewskiego. Prognoza pogody. W nocy na południu kraju miejscami opady deszczu, rano mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W nocy na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, przez 9 w centrum, do 13 miejscami na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby na wybrzeżu, miejscami umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Jutro na termometrach od 19 do 23 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 23.10. Prezydent Donald Trump w Polsce. Donald Trump rozpoczął wizytę w Polsce. Amerykański Air Force One o 22.15 wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. W wojskowym porcie lotniczym jest Wojciech Cegielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wyglądało powitanie amerykańskiego prezydenta? Tak jak powiedziałaś, 22.15 Air Force One wylądował właśnie tutaj na Okęciu. Wcześniej było małe zamieszanie, przynajmniej wśród części dziennikarzy. Prezydent Donald Trump zazwyczaj, czy w ogóle każdy prezydent Stanów Zjednoczonych podróżuje 2 samolotami, oczywiście nie dosłownie, ale razem z tym Air Force One'em leci drugi samolot, nazywany potocznie Air Force Two. To jest samolot zapasowy. On wylądował tuż przed 22, trochę przed tym, zanim wszyscy dziennikarze się tego spodziewali. Było drobne zamieszanie. Ono na szybko zostało wyjaśnione, jak to jest. W tej chwili na przykład ja widzę oba te samoloty na płycie lotniska. Air Force One, ten, którym przyleciał Donald Trump, jest w tej chwili przestawiany przez płytę postojową. Natomiast rzeczywiście ten samolot z prezydentem Donaldem Trumpem wylądował o 22.15, kiedy podkołował tutaj przed terminal wojskowy lotniska Okęcie. Rozłożono czerwony dywan, podjechały schody i po kilku minutach Donald Trump wraz z Melanią Trump, pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, zeszli po tych schodach. Melania Trump ubrana w taki zielonkawy kostium, spódnica i żakiet. Zeszli w dół. Tam zostali przywitani przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, potem ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Paula Wayne'a Jonesa, a potem przez szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztofa Szczerskiego. Wszystkiemu też towarzyszyła szefowa polskiego protokołu dyplomatycznego pani Irena Lichnerowicz po to, aby wszystko przebiegało zgodnie z protokołem. Trwało to zaledwie kilka minut, po czym Donald Trump wraz z małżonką wsiedli do bestii tego pancerzonego 8-tonowego samochodu i cała kolumna ruszyła w kierunku hotelu Marriott. Dodajmy, że w czasie, kiedy Donald Trump z Melanią Trump byli witani już na dole po zejściu ze schodów właśnie schodzili potem jeszcze Ivanka Trump, córka Donalda Trumpa, wraz ze swoim mężem Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa i jednym z jego najbliższych doradców, a za nimi schodzili jeszcze między innymi doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster oraz sekretarze handlu i skarbu. No i oczywiście dziennikarze towarzyszący Donaldowi Trumpowi i pozostała część delegacji. Krótkie powitanie, krótka wymiana zdań. Minister Waszczykowski ani też minister Krzysztof Szczerski nie chcieli powiedzieć nam, dziennikarzom, tutaj, kiedy już kolumna z Donaldem Trumpem wyjechała z Okęcia, o czym dokładnie rozmawiali w czasie tych
kilku dosłownie minut powitania Donalda Trumpa. Pewnie okaże się to jutro, a zapewne były to raczej protokolarne, grzecznościowe wymiany zdań witające Donalda Trumpa w Tak jak powiedziałeś, po przylocie do Warszawy prezydent Trump udał się do stołecznego hotelu Marriott. Jutro ta oficjalna część wizyty i szereg spotkań. Powiedzmy, jak będzie wyglądał ten program wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Tuż przed 9:30 kolumna z Donaldem Trumpem ma przyjechać na Zamek Królewski w Warszawie, bo to tam zaplanowano to pierwsze spotkanie, spotkanie z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Kolumna przyjedzie, Donald Trump zostanie oficjalnie powitany już właśnie przez prezydenta oraz przez pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę, po czym obaj politycy, obaj prezydenci udadzą się na rozmowę w cztery oczy, trwające mniej więcej 25 do 30 minut, tak przynajmniej szacuje kancelaria polskiego prezydenta. Potem do obu prezydentów dołączą pozostali członkowie dyplomacji. W tym czasie pierwsze damy pojadą do Belwederu i tam spotkają się na rozmowach w dyplomacji, nazywa się to tête-à-tête, czyli takich luźniejszych rozmowach. Pierwsze damy zresztą będą jeszcze w Centrum Nauki Kopernik na warsztatach edukacyjnych, a prezydenci po rozmowach będą mieli oświadczenie dla mediów, co oznacza, że po prostu wystąpią przed kamerami i opowiedzą o tym, o czym rozmawiali. Po czym obaj prezydenci przejdą na szczyt Trójmorza, czyli to spotkanie, które jest spotkaniem szefów 12 krajów plus Stanów Zjednoczonych jako gościa honorowego. 12 krajów z państw Europy Środkowo-Wschodniej. To jest ta inicjatywa, której patronami są Polska i Chorwacja. Inicjatywa, która ma sprawić, że te kraje naszego regionu, mówimy tutaj o Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrach, ale także Austrii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, te kraje będą lepiej ze sobą połączone. Chodzi tutaj o infrastrukturę, na przykład drogową, kolejową, morską. Chodzi też o bezpieczeństwo energetyczne, o na przykład słynne już konektory gazowe, ale także chodzi o generalnie mocniejszą współpracę gospodarczą. Tam właśnie na tym szczycie Trójmorza, poświęconym właśnie między innymi sprawom energetycznym, ma wystąpić też prezydent Donald Trump, a potem o godzinie 13 amerykański prezydent złoży wieniec przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w towarzystwie weteranów Powstania Warszawskiego i kilka minut później zabierze głos. Planowane jest 35-minutowe przemówienie Donalda Trumpa do narodu polskiego, gdzie, jak się spodziewamy, mają paść słowa chwalące bohaterstwo polskich żołnierzy podziemia i bohaterstwo polskich powstańców warszawskich w czasie II wojny światowej. Nie jest jeszcze potwierdzone, chociaż nieoficjalnie jest to już prawie pewne, że prezydent Donald Trump ma jeszcze na krótko spotkać się w mniej więcej po południu z byłym polskim prezydentem Lechem Wałęsą. Czy do tego dojdzie, tego jeszcze nie wiemy, ale nieoficjalnie Amerykanie przyznają, że jest to w planie. Czy do tego dojdzie tak naprawdę, bo prezydent Trump ma jednak bardzo ograniczony czas, zobaczymy, przekonamy się jutro, a o 14 Donald Trump będzie wylatywał do Hamburga na szczyt G20. W tym czasie przywódcy krajów inicjatywy Trójmorza, 12 krajów, powrócą na Zamek Królewski i tam będą obradować. Te obrady skończą się o godzinie 17 wspólną konferencją prasową prezydentów Polski i Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz, czyli gospodarzy tego szczytu Trójmorza, gdzie również mają zostać przedstawione efekty prac polityków dotyczące tego, czy są szanse na nowe kontrakty, między innymi gospodarcze, czy też właśnie połączenia te, o których to mówię. Będzie dzień bogaty w wydarzenia. Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję. O kontekście wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, a także o bezpieczeństwie Europy Centralnej widzianym z perspektywy Stanów Zjednoczonych z amerykańskim analitykiem Georgem Friedmanem, założycielem think tanku Stafor oraz Geopolitical Futures, rozmawiał Krzysztof Renik. What is the message? Jakie jest przesłanie wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce? Przesłanie kierowane do Polski, do Europy Centralnej, do całej Europy. To Central Europe and Europe. This should be taken in the context of... To trzeba widzieć w kontekście wizyty sekretarza Tillersona na Litwie i w innych krajach bałtyckich oraz wizyty prezydenta Rumunii w Waszyngtonie. To jest trzeci kontakt z krajami Europy Wschodniej na wysokim szczeblu. To, że prezydent przyjeżdża do Polski, wskazuje na dwie sprawy. Po pierwsze, że jest to kontynuacja strategii, która była rozwijana w okresie administracji kierowanej przez Baracka Obamę. Chodziło w niej o wspieranie krajów Europy Wschodniej w obliczu szeregu zagrożeń.
Po drugie, wskazuje na wagę Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Czy widzi pan zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych w stosunku do Europy Centralnej od stycznia 2017 roku? Jak ważny jest ten region dla obecnej administracji amerykańskiej? Stany Zjednoczone są ogromnie zainteresowane, i to zarówno z powodów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, Rosją. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych Rosja nie jest zainteresowana i nie ma możliwości zaatakowania Polski lub Rumunii. Jednocześnie jednak z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych istotne jest wspieranie Europy Wschodniej w obliczu przyszłych zagrożeń ze strony Rosjan. Poza tym istnieje również kontekst niemiecki. Polska położona jest pomiędzy Niemcami i Rosją. Relacje amerykańsko-niemieckie były już złe w okresie administracji Obamy. Teraz stały się jeszcze gorsze. Polska, znajdując się pomiędzy Niemcami i Rosją, potrzebowała w przeszłości wsparcia płynącego z zewnątrz. I obecnie Stany Zjednoczone są zainteresowane wspieraniem Polski. Nie tylko z powodu Rosji, ale w przypadku obecnej administracji także z powodu Niemiec. A jak pan ocenia obecną sytuację w Europie Środkowej z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności w świetle obecnej polityki Rosji? Czy uważa pan, że ta sytuacja jest obecnie niebezpieczna? Jak pan wie, byłem jednym z tych analityków, którzy wskazywali na niebezpieczeństwo płynące ze strony Rosji. Teraz uważam, że nie powinniśmy Rosji przeceniać. To jest kraj, który żyje z eksportu ropy naftowej i gazu. Ceny na te surowce są dalece poniżej takich, które mogłyby utrzymać Rosję. Możliwości wzmocnienia rosyjskiej siły militarnej są teraz bardziej ograniczone. Dlatego można powiedzieć, że zagrożenie ze strony Rosji nie jest bliskie. Ale z drugiej strony są wydarzenia na Ukrainie. Rosja jest także blisko krajów bałtyckich, będących członkami NATO, oraz Polski, także członka NATO. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rosja, jest jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Każdy atak na któregokolwiek członka NATO natychmiast doprowadzi do jeszcze większej jedności Sojuszu. A tego Rosja nie chce. Powinniśmy być oczywiście ostrożni, ale nie powinniśmy przeceniać zdolności rosyjskiego wywiadu oraz rosyjskich możliwości destabilizacji naszych krajów. Pamiętam, że w latach 80. Rosjanie mocno wspierali zachodnie ugrupowania terrorystyczne o charakterze lewicowym. Okazało się, że ta strategia nie sprawdziła się i upadła. Nie powinniśmy dać się zwieść rosyjskim możliwościom przeprowadzania ataków hakerskich. Oczywiście musimy być czujni i strzec się tych ataków, ale jednocześnie musimy zachować umiar w ocenie rosyjskiego zagrożenia. Jaki wpływ na politykę amerykańską miał kryzys ukraiński? W jaki sposób obecna administracja będzie albo nie będzie wspierać Ukrainy w świetle rosyjskiej agresji? Jaka jest postawa administracji Donalda Trumpa w stosunku do tak zwanej kwestii ukraińskiej? Sprawa ukraińska nie jest obecnie kryzysem. To jest zamrożony konflikt. Rosja oskarża Stany Zjednoczone o przeprowadzenie powstania w Kijowie. Stany Zjednoczone winią Rosję za agresję na Krym. Zasadniczą sprawą jest to, że Rosjanie nie będą tolerować obecności zachodnich sił militarnych na Ukrainie. Moim zdaniem oblicza to zdolności obronne Rosji. Z drugiej strony ani Stany Zjednoczone, ani, mam nadzieję, Europa nie będą tolerować obecności sił rosyjskich na Ukrainie, bo to zagraża łańcuchowi Karpat, a w konsekwencji Zachodowi. Tak więc sytuacja, która ma obecnie miejsce na Ukrainie, satysfakcjonuje zarówno Rosjan, jak i Amerykanów. To jest taka strefa buforowa, która gospodarczo i politycznie zwraca się ku Zachodowi, ale bez obecności zachodnich sił wojskowych, które miałyby w opinii Moskwy zagrażać Rosji. Dlatego uważam, że sytuacja na Ukrainie przeewoluowała. Od sytuacji kryzysowej z lat 2014-15 do sytuacji, która jest obecnie do zaakceptowania dla wszystkich graczy. Myślę, że także i Polska nie chce silnego konfliktu militarnego na Ukrainie. Sądzi pan, że obecność sił amerykańskich w Europie Środkowej jest wystarczająca, by zapewnić temu regionowi stabilizację? Ona nie jest wystarczająca, ale zapewnienie stabilizacji w regionie jest kwestią odpowiedzialności krajów tego regionu. Siły amerykańskie nie zastępują sił NATO. Siły amerykańskie jedynie je uzupełniają.
ale ta obecność przypomina o dawnej sytuacji Berlina Zachodniego. Gdyby wówczas Sowieci zaatakowali miasto, zabijaliby żołnierzy amerykańskich. To spotkałoby się z odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Tak więc obecność amerykańska na wschodniej flance NATO jest wystarczająca jedynie dla oparcia małych aktów agresji. Ale jest równocześnie sygnałem dla Rosjan, że agresja, w wyniku której zginęliby żołnierze amerykańscy, spotka się z silną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to jest gwarancja. Trzeba przy tym pamiętać, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone sytuacją w wielu punktach globu. Jest Korea Północna, są Chiny, jest jeszcze wiele innych krajów, które budzą niepokój. Dlatego Stany Zjednoczone muszą być bardzo ostrożne w rozlokowywaniu swoich sił militarnych. Ale te siły, które są w Europie Środkowej, nie są jedynie symbolem. One mają swoje zdolności obronne. Teraz Polacy muszą dopasować te siły do swojego systemu obrony. Which kind of measures should be done? A co należy zrobić, by podnieść poziom bezpieczeństwa w Europie Środkowej? Czy decyzje podjęte na warszawskim szczycie NATO były wystarczające? Was the summit of NATO was sufficient? I think there are two things that are necessary. Myślę, że są dwie rzeczy konieczne. Trzeba uznać, że NATO w swojej obecnej strukturze nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Europie Wschodniej. Nie ma jeszcze takich sił zbrojnych, które byłyby mu do tego niezbędne. Dlatego Europa Wschodnia musi tworzyć swój blok polityczny. Stosunki pomiędzy Polską i Rumunią są początkiem takiego bloku. Mam nadzieję, że Węgrzy i Słowacy uznają taką potrzebę i dołączą do dwóch krajów, o których wspomniałem. Po drugie, Polska i Rumunia muszą tak wzmocnić swoją siłę militarną, by w przypadku kryzysu przez miesiąc lub dwa opierać się agresorowi w oczekiwaniu na przybycie większych sił amerykańskich. Nikt oczywiście nie sądzi, że Polska czy Rumunia będą mogły zwyciężyć Rosjan, ale siły tych krajów muszą mieć zdolność odpierania ataków w oczekiwaniu na wsparcie. Tak więc dla wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie konieczna jest koordynacja wysiłków obronnych na wschodniej flance pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi krajami. To powinno się dziać poprzez przeznaczanie odpowiedniego procent PKB na obronność, poprzez korelację wysiłków na rzecz obronności pomiędzy krajami regionu, poprzez współpracę Polski w sferze obronności ze Stanami Zjednoczonymi. Mr. Friedman, how do you evaluate? Jak pan ocenia współpracę pomiędzy krajami Europy Centralnej? Czy sądzi pan, że ta współpraca jest wystarczająca w świetle wyzwań stojących przed naszym regionem? Current challenges in our region? First, I don't call the region Central Europe. Po pierwsze, nie nazywałbym Europy Centralnej jednym regionem. Oznaczałoby to, że Polska i Niemcy mają te same interesy. Cała historia pokazuje jednak, że Europa Wschodnia przez wieki była poddawana opresji zarówno ze strony Niemiec, jak i Rosji oraz Związku Sowieckiego. To sprawiło, że Europa Wschodnia stała się czymś odrębnym od Europy Środkowej. Nie jest częścią Europy Środkowej pod względem ekonomicznym, politycznym czy militarnym. W tym kontekście rodzi się pytanie o to, jak silni jesteśmy my i jak silni są oni. Rosjanie robią wiele, by pokazać, że są mocniejsi, aniżeli jest to w rzeczywistości. Zostali uderzeni przez swoisty huragan, którym był spadek cen ropy naftowej. Ten spadek pogrążył ich w stagnacji. Różnica w sile Rosji w stosunku do roku 2014 jest efektem krachu na rynku cen ropy. Nie należy oczywiście niedoceniać Rosji, ale wydaje się, że ich obecne możliwości militarne zostały ograniczone. Mr. Friedman, bardzo dziękuję za spotkanie ze słuchaczami. Very much indeed. Thank you for having me. A rozmawiał Krzysztof Renik. Donald Trump przyleciał do Polski. Air Force One wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie godzinę temu. To kolejna wizyta amerykańskiego prezydenta w naszym kraju, w tym pierwsza Donalda Trumpa. Powinniśmy jednak pamiętać, że kilku z amerykańskich prezydentów przy okazji wizyty w Polsce odwiedziło także Gdańsk. Kiedy i którzy prezydenci sprawdził to Daniel Wojciechowski z Radia Gdańsk. 13 razy prezydenci USA odwiedzili Polskę. Odwiedzili także Gdańsk kilkukrotnie. Pierwszym z nich był George Bush. To lato przełomowego roku 1989. Polska Rzeczpospolita Ludowa niebawem zniknie, straci przymiotnik ludowa i zacznie się budowanie nowej rzeczywistości. To ciężki czas reform, ciężki czas zmian. George Bush senior dodaje otuchy nie tylko gdańszczanom i przemawia na Placu Solidarności.
I outlined steps that America is prepared to take. Jakie Ameryka jest gotowa podjąć, aby dopomóc Polsce w miarę przesuwania się na ścieżce reformy. It will not be easy. Nie będzie to łatwe. Sacrifice and economic hardship have already been a lot of Polish people. Już są udziałem społeczeństwa polskiego. And hard times, so I say, a zatem powiadam, your dream of a better trzymajcie się swych marzeń o lepszym życiu dla siebie i dla swych dzieci. You can see a new możecie ujrzeć nową i dostatnią Polskę. Nie z dnia na dzień, nie za rok, ale tak, nową i dostatnią Polskę jeszcze za waszego życia. Ronald Reagan pojawił się w Gdańsku już po zakończeniu swojego urzędowania. Był to rok 1990 i tak tę wizytę wspomina Czesław Nowak, działacz opozycyjny w okresie Polski Ludowej, a obecnie prezes Stowarzyszenia Godność. Jesteśmy byłymi żołnierzami podziemia solidarnościowego i kto jak kto, ale my wiemy, kto przyczynił się do obalenia komunizmu i kto pomógł Polsce wyjść z tej niewoli sowieckiej. Papież i Reagan to są dwie postacie, które szczególnie przyczyniły się do tego. I żeby przyszłe pokolenia pamiętały, że mieliśmy takich obrońców. Jeżeli Polska była w takim towarzystwie, w stanie wojennym, to nam nie pozostało nic innego, tylko im pomagać. I Reaganowi, i papieżowi. Przylatuje do Polski prezydent Trump. Oczekujemy, że będzie równie dobrym prezydentem, życzliwym Polsce, jak był Ronald Reagan. Ja byłem, kiedy pod pomnikiem stoczniowców Reagan tutaj był. To jest dla mnie wielka wartość, że go widziałem, bo było to duże wydarzenie. Przy pomniku wygłosił bardzo piękną mowę, taką propolską, patriotyczną. Ronald Reagan w Gdańsku był raz, natomiast dwukrotnie jako prezydent i po złożeniu urzędu miasto odwiedził George Bush senior. Ale także jego syn na chwilę znalazł się w mieście, opowiada Maciej Kosycarz, fotograf, który najpierw z ojcem, a później już sam fotografował każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który pojawił się w Gdańsku. Mój tata fotografował George'a Busha seniora i ja też fotografowałem go jako byłego prezydenta. Był gościem miasta Gdańska na milenium w 1997 roku. No i kolejna wizyta George'a Busha, ale już juniora, rok 2007, spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyńskim w Juracie, ale zanim polecieli helikopterem z Gdańska do Juraty, spotkali się na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie. Początek lat 90. jeszcze mieliśmy prezydenta Reagana, który bardzo dużo dobrego dla Polski zrobił, którego pomnik mamy na Przymorzu, też był w Gdańsku i mamy kapitalne zdjęcia z jego przemówienia pod pomnikiem poległych stoczniowców na Placu Solidarności. Donald Trump jest ósmym urzędującym prezydentem USA odwiedzającym Polskę. Warszawa jest pierwszą europejską stolicą, do której przyleci Trump podczas drugiej oficjalnej zagranicznej wizyty od momentu rozpoczęcia prezydentury. Polskie Radio 24, minęła 23.30 i czas na najważniejsze informacje. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły. Prezydent USA Donald Trump jest już w Polsce. Po 22.00 wylądował na warszawskim Okęciu. Jutro o godzinie 9.00 rano Donald Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Weźmie też udział w szczycie Trójmorza, a o 13.00 wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Będzie ono poświęcone kwestiom międzynarodowym. Potrwa 20-30 minut. Decyzję o wyborze Placu Krasińskich na miejsce, w którym prezydent USA wygłosi przemówienie, podjęli Amerykanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strona amerykańska chciała, by było to miejsce, w którym nie przemawiał dotąd żaden z amerykańskich prezydentów. Nie można wykluczyć, że ta wizyta będzie miała charakter historyczny, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że przyjazd Donalda Trumpa do Polski pokazuje znaczenie naszego kraju jako jednego z ważniejszych państw europejskich i lidera Europy Środkowej. Jak mówił, w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem zamierza poruszyć takie tematy jak bezpieczeństwo energetyczne, amerykańska obecność wojskowa w Polsce, a także współdziałanie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, której Polska będzie niestałym członkiem. Andrzej Duda zadeklarował również, że porozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych o ewentualnym udziale Polski w przyszłości w spotkaniach grupy G20. Jest to coś, o co powinniśmy się ubiegać, podkreślił prezydent. Także premier Beata Szydło powiedziała, że wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie to potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Polski w Europie.
Szefowa rządu na antenie TVP Info zauważyła, że doprowadzenie do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce jest ogromnym sukcesem naszej dyplomacji oraz prezydenta Dudy, który zaprosił Donalda Trumpa. Najważniejszym tematem wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce będzie bezpieczeństwo, podkreślała premier Szydło. Przede wszystkim trzeba podkreślać tutaj jedno. Donald Trump przyjeżdża do Polski po to, żeby potwierdzić nasz sojusz, jeżeli chodzi o kwestie związane z obronnością. Mamy przecież w tej chwili na terenie Polski wojska amerykańskie. Aby potwierdzić nasze doskonałe relacje gospodarcze, niedawno do portu w Świnoujściu zawinął tankowiec z gazem amerykańskim. Porozumienie między MON a Departamentem Obrony USA w sprawie nabycia zestawów Patriot będzie tematem jutrzejszej konferencji ministra obrony Antoniego Macierewicza. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli minister Macierewicz po rozmowie z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem zapowiedział, że Polska i Stany Zjednoczone wypracują wspólny plan rozwoju obrony przeciwrakietowej i rakietowej. W środę konsorcjum pod wodzą podlegającej MON Polskiej Grupy Zbrojeniowej zarekomendowało, by dalsze negocjacje i mające się rozpocząć rozmowy w formule międzyrządowej dotyczyły amerykańskiej oferty pocisków rakietowych do zestawów artyleryjskich HOMAR. MON kontynuuje też rozmowy w sprawie zestawów Patriot dla polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu w programie Wisła. Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. System ma być mobilny i umożliwić obronę wybranych obszarów, ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą. Wisła, system średniego zasięgu zdolny zwalczać rakiety balistyczne, to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju. Policja ewakuowała dwa bloki na warszawskim Żoliborzu. Ma to związek z podejrzeniem, że w pobliżu może znajdować się niebezpieczny ładunek. A chodzi o budynek przy ulicy Dygata 3. Nie wiemy, co się dzieje. Do naszego mieszkania przyszli strażacy, którzy nakazali nam wziąć ciepłe ubrania i dokumenty i opuścić budynek, powiedziała reporterowi Polskiego Radia jedna z mieszkanek. Do zdarzenia doszło na tak zwanym Żoliborzu Artystycznym w okolicach Powązek. Jak relacjonują naszemu reporterowi świadkowie, podejrzany ładunek miał znajdować się pod jednym z samochodów zaparkowanych przed blokiem. Ewakuowani mieszkańcy mówią, że pies policyjny wykrył środek pirotechniczny. Przy ulicy Powązkowskiej uruchomiono sztab kryzysowy, do którego skierowano mieszkańców. Na miejscu pracują służby. Informacje reportera Polskiego Radia potwierdza policja. Pracujemy na miejscu. Na chwilę obecną nie mogę udzielić więcej informacji, mówi Elwira Kozłowska z Biura Prasowego Stołecznej Policji. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Były arcybiskup Kolonii, kardynał Joachim Meissner, zmarł dziś w wieku 83 lat. Pochodzący z Wrocławia kardynał stał przez 25 lat na czele największej niemieckiej diecezji. Kierował diecezją kolońską do czasu przejścia na emeryturę w 2014 roku. Kardynał utrzymywał bliskie kontakty z papieżem Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Niemiecki hierarcha nie krył krytycyzmu wobec komunistycznego systemu NRD. Przez całe swoje życie zabiegał o pojednanie z narodami w Europie Środkowej, Polakami, Czechami i Słowakami. Pełnił funkcję szefa podkomisji Episkopatu Niemiec do spraw Europy Środkowej i Wschodniej. Był także przewodniczącym charytatywnej organizacji kościelnej Renova Bis. Specjalizowała się w pomocy mieszkańcom krajów wschodnioeuropejskich. Papież Franciszek napisał, że zmarły kardynał Joachim Meissner z wiernością i męstwem był zaangażowany na rzecz dobra ludzi ze wschodu i zachodu. Tak przywołał jego starania o pojednanie narodów w Europie. W depeszy kondolencyjnej do arcybiskupa Kolonii kardynała Reinera Wolkiego papież napisał, że z ogromnym poruszeniem przyjął wiadomość o nagłej śmierci kardynała Meissnera. Franciszek zapewnił metropolitę o swojej bliskości z całą archidiecezją w modlitwie za nieodżałowanego duszpasterza. Z głęboką wiarą i szczerą miłością do Kościoła kardynał Meissner poświęcił się głoszeniu dobrej nowiny, podkreślił papież. W klasztorze karmelitańskim pod Bukaresztem odbyło się na początku lipca 45. spotkanie sekretarzy generalnych Rady Konferencji Biskupich Europy. Przewodnim tematem wydarzenia była rola i misja Kościoła, a zwłaszcza konferencji biskupich w pluralistycznej Europie oraz rozpoznawanie wyzwań i wymiana doświadczeń między poszczególnymi krajami. W rozmowach nie zabrakło problemów dotyczących palącej kwestii uchodźców i migrantów, szczególnie z krajów Bliskiego Wschodu. Sekretarz konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Miziński mówił o postawie Kościoła w Polsce wobec wyzwań pluralizmu.
przedstawiłem sytuację polityczną w Polsce, relacje państwa i kościoła, kwestie duszpasterstwa młodzieży w kontekście ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Zwróciłem także uwagę, że ważne jest, aby nie było ono tylko wydarzeniem historycznym, ale autentycznym impulsem odnowy i zdynamizowania opieki nad młodymi pokoleniami, mówił biskup Miziński. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 23:38. Prezydent Donald Trump w Polsce. Amerykański prezydent przyleciał do Warszawy. Jutro Donald Trump spotka się z polskim prezydentem, będzie gościem szczytu Trójmorza. Po 13:00 wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. O tym, co może przynieść wizyta Donalda Trumpa w Polsce, mówili w Polskim Radiu 24 szef warszawskiego biura German Marshall Fund Michał Baranowski oraz redaktor naczelny portalu Business Alert, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego Wojciech Jakubik. Rozmawiała Maria Przełomiec. Panowie, na początku bardzo proste pytanie. Decyzja o wizycie Donalda Trumpa zapadła stosunkowo późno i właściwie dosyć nieoczekiwanie. Dlaczego amerykański prezydent ostatecznie zdecydował się wylądować w Polsce w przeddzień, dokładnie w przeddzień wizyty z Władimirem Putinem? Pan Michał Baranowski. Bardzo miło państwa być tutaj z państwem. Jest jeden jakby jasny powód, dlaczego najpierw słyszeliśmy nie, może nie do końca oficjalny, ale były sygnały z Białego Domu, że prezydent jednak na szczycie Trójmorza się nie pojawi, a potem to się zmieniło na tak. I to była wizyta w Brukseli. To rzeczywiście było tak, że Biały Dom poczuł potrzebę zrobienia czegoś bardziej pozytywnego w relacjach transatlantyckich, w relacjach z Europą i wybrał kraj, który jest zupełnie najlepszym miejscem, żeby mówić o wymiarze bezpieczeństwa, żeby podkreślić również zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie i żeby stworzyć pewną przeciwwagę do spotkania potem z prezydentem Putinem. Zresztą prezydent Trump nie jest pierwszym prezydentem, który wybrał taką drogę. W 2001 roku zrobił to dokładnie prezydent George W. Bush, również przemawiając w Warszawie w przeddzień wizyty rozmowy z Putinem. Tak, i nawet mówiąc po polsku, zdaje się, nic o nas bez was, czy to o nas bez nas. Dobrze, dlaczego Donald Trump, którego uważa się za biznesmena i wszyscy eksperci podkreślają, że on przede wszystkim myśli jak biznesmen, a nie polityk, uznał, że bardziej mu się opłaca przedtem być w Polsce, a dopiero potem spotkać z rosyjskim prezydentem? Jakie interesy może być w Polsce Ameryka, pan Jakubik? Ameryka chce sprzedawać gaz skroplony, ma także ropę, którą również zamierza wysyłać w największej ilości za granicę. Jednym z kluczowych punktów programu Donalda Trumpa w gospodarce jest napędzanie rozwoju gospodarczego poprzez liberalizację eksportu węglowodorów, co ma dać miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych. A zatem jest tu bardzo silny rys biznesowy w polityce Trumpa, który uwzględnia właśnie eksport węglowodorów. A tak się składa, że Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z których część to właśnie państwa Trójmorza, potrzebują alternatywnych źródeł dostaw i do Polski czy do Litwy dotarły już pierwsze spotowe, czyli takie jednorazowe dostawy gazu skroplonego ze Stanów. Za nimi mogą pójść kolejne dostawy. Ja się Chorwacja jest w kolejce, tak? Jeszcze. Chorwacja niestety nie ma terminala LNG. Ale ma budować. Tak? Ma budować. Nie idzie to najlepiej, dlatego państwa Trójmorza być może będą chciały wysłać pozytywny sygnał na temat tej infrastruktury gazowej, która nie rozwija się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Są też problemy między Polakami a Czechami, ale generalnie wszyscy zgadzają się, że chcemy mieć więcej gazu, żeby to był gaz tani i właśnie amerykański taki może być. Z tym, że oczywiście fakt, że Polacy mają terminal LNG w Świnoujściu sprawia, że my nie jesteśmy w tym momencie bez wyboru i prezydent oraz kancelaria prezydenta podkreślają, że jeżeli Donald Trump przyjedzie z jakąś ofertą gospodarczą, na przykład na dostawę LNG, to musi być to atrakcyjne cenowo. No właśnie, ktoś przeczytałam w internecie, że być może, zdaje się, że to pan Jakubik napisał, że być może Stany Zjednoczone oferują nam jakieś specjalne ceny gazu skroplanego. Panie dyrektorze, czy to możliwe? Pytanie do pana Michała Baranowskiego. Nie wiem na pewno, to po pierwsze, więc od razu jakby tutaj się odżegnuję do jakiejś bardzo głębokiej wiedzy. Aczkolwiek jedną rzecz wiem, że to nie jest tak, że
prezydent Stanów Zjednoczonych jest w stanie podyktować firmom energetycznym cenę gazu, po jakiej sprzedają. Senior Energy to nie Gazprom. Dokładnie, dokładnie tak. Można namawiać, można pokazywać, że się wprowadza inną politykę otwarcia na przykład na eksport. I to rzeczywiście prezydentura i administracja Trumpa robi. Gaz, który będzie transportowany do Europy, będzie musiał konkurować pod względem cen z Azją, gdzie ta cena gazu jest wyższa. Więc tu jest wymiar ekonomiczny, którego nawet prezydent Trump nie będzie w stanie zmienić. Z to bym chwilkę jeszcze wspomniał, ale nie przestanę o tym wymiarze politycznym przed spotkaniem z Putinem, dlatego że to eksport LNG jest tak naprawdę tą polityką, oprócz wojskowej, ale to jest ta polityka ekonomiczna, gdzie Stany Zjednoczone mogą mieć jak największe przełożenie i tak naprawdę zaszkodzić Rosji, w pełni otwierając swój rynek eksportowy. Przepraszam pana. Chciałbym jedno słowo jeszcze dodał. Rzeczywiście jest tak, jak mówi pan dyrektor. Zarówno Międzynarodowa Agencja Energii, jak i Agencja Fitch przyznają, wbrew propagandzie w rosyjskich mediach, że amerykańskie LNG w przyszłości może być realnym zagrożeniem dla pozycji Gazpromu. Bo będzie tańsze. Bo będzie konkurencyjne cenowo, być może tańsze do dostaw rosyjskich. Więc to jest realne. I jeśli chodzi o umowy, to nie należałoby się spodziewać jakiejś asygnaty w trakcie wizyty Trumpa. Z tego względu... Nie są od tego wizyty prezydenta. To raz, a dwa, z nim nie wybrali się biznesmeni do Polski, o czym informuje właśnie Kancelaria Prezydenta, ale minister spraw zagranicznych RP zapowiedział, że w przyszłym roku możliwy jest szczyt biznesowy Polska-USA i tam mogą się pojawić jakieś kontrakty, nie tylko gazowe, ale także na przykład na wsparcie rozbudowy tej infrastruktury drogowej czy kolejowej w Europie. Panowie, jeden z polskich ekspertów, były szef Agencji Wywiadu i ekspert do spraw bezpieczeństwa z Fundacji Pułaskiego, pan Grzegorz Małecki, powiedział, że w Polsce dojdzie do starcia dwóch energetycznych gigantów i przestrzegł od razu, że nie ma wątpliwości, że amerykańska ofensywa gazowa nie podoba się Rosji, a to najprawdopodobniej spowoduje jej reakcję, przy czym reakcję nie tylko Rosji, ale również krajów unijnych, utrzymujących tradycyjnie dobre stosunki i interesy z Gazpromem. To nie jest sytuacja dla Polski specjalnie komfortowa, tym bardziej, że jak mówi pan Małecki, obecność amerykańskiego gazu może stać się katalizatorem, czy wywołać kolejny konflikt wśród unijnych państw. Więc ta propozycja amerykańska, czy ten gaz amerykański, czy to jest dla Polski bardziej szansa, czy może jednak zagrożenie? Polska ma pełne prawo, korzystać z dostępnych źródeł dostaw. Również Komisja Europejska wspiera rozwój sektora LNG w Europie jako jedno z narzędzi właśnie usprawniania, upłynniania rynku gazu w Europie, więc sprowadzanie gazu skroplonego ze Stanów czy z Trinidadu i Tobago to jest coś, co na pewno pochwali Bruksela i do czego na pewno ma prawo Polska. Rzeczywiście amerykański gaz skroplony, chociaż jest wyśmiewany w oficjalnych komunikatach Gazpromu czy w materiałach prasowych w rosyjskiej prasie gęsto, to jednak może on stanowić to realne zagrożenie. Wyliczyły to Międzynarodowa Agencja Energii czy Agencja Fitch, ale nie należy traktować firm takich jak Cheniere Energy czy inni gracze amerykańscy jak Gazprom, ponieważ rosyjski koncern jest spadkobiercą Ministerstwa Gazu, należy o tym pamiętać. Jest narzędziem polityki zagranicznej. Przedsiębiorcy amerykańscy, tak samo jak nie podporządkowaliby się Trumpowi na przykład w ramach ograniczenia wydobycia ropy naftowej, tak jak zarządził to na przykład prezydent Putin w przypadku Rosneftu, tak samo nie podporządkują się jakiemuś politycznemu postulatowi eksportu do Polski. To musi być dobry biznes i o tym mówi prezydent Duda i prawdopodobnie o takim dobrym biznesie, jeżeli o LNG będzie mówił Donald Trump, to właśnie w tym kontekście powie. Okej, to jest dobry biznes dla Stanów Zjednoczonych na pewno, ale czy dobrym biznesem dla Polski będzie takie ładowanie się między Rosję, Stany Zjednoczone, Rosję i jeszcze z Niemcami w tle, bo ile Bruksela rzeczywiście popiera LNG, o tyle tutaj Niemcy popierają zdecydowanie Nord Stream 2 i bliską współpracę z Gazpromem, twierdząc zresztą, że to jest, nie ma nic wspólnego z polityką, jest to wyłącznie biznes. Pan dyrektor Baranowski. Znaczy tutaj się w pełni zgadzę z przedmówcą, dlatego że powinniśmy się spokojnie, możemy się trzymać argumentu poprawiania bezpieczeństwa energetycznego w Europie i tutaj eksport i import LNG jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Rzeczywiście ten import będzie się kłócił z logiką Nord Streamu, no ale to by było prawie wariactwo, żeby Polska się podporządkowywała pod logikę Nord Streamu.
Tutaj nie przesadzałbym w napięcia związane w relacjach polsko-niemieckich związanych z energetyką. Znaczy jest wiele innych powodów do napięć. I akurat tutaj Polska może spokojnie prowadzić bardzo unijną, wspólną europejską politykę, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale i Europy. I należy na to stawiać. Nie ma dobrych argumentów. Widzę, że pan Jakubik... Tak, zgłaszam się skromnie, ponieważ mamy jeszcze kwestie sankcji wobec Nord Stream 2, które są na stole. Zostały rzucone Trumpowi po to, aby nie wycofywał się z poprzednich sankcji przez ludzi takich jak John McCain. Sankcje przyjęte na razie tylko przez Senat. Dokładnie, bo on niekoniecznie się pod nimi podpisze, niekoniecznie wybierze tę drogę, ale blokuje mu to możliwość na przykład zdejmowania części sankcji na korzyść Rosji, co mogłoby się zdarzyć, gdyby nie ta blokada właśnie ze strony jastrzębi takich jak John McCain. Ale w sprawie Nord Stream 2, jeżeli chodzi o długofalową politykę Stanów Zjednoczonych, to Waszyngton razem z Brukselą zawsze był tam, gdzie powstawały projekty dywersyfikacyjne, jak terminal LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe, czy korytarz południowy na gaz kaspijski, i był wszędzie tam, gdzie Europa krytykowała uzależnienie od rosyjskiego gazu, i w krytyce Nord Stream 2 także byli Amerykanie aktywni, także po zmianie warty obecnie, i należałoby się spodziewać jakiegoś mocnego stanowiska, na przykład w tej sprawie. Jeśli będzie jakaś polityka, to może krytyka Nord Stream 2, ale trzeba też pamiętać o tym, że jeśli chodzi o Rosję, to Donald Trump miał takie mieszane zawsze poglądy na ten temat. No zgadza się, tylko ja chciałam zauważyć, że tę decyzję Senatu o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji, sankcji dotyczących firm energetycznych, bardzo ostro skrytykowała Austria i Niemcy, także to nie jest tylko kwestia rosyjska, ale panowie, chciałam przejść tutaj do jeszcze następnej odsłony tego starcia dwóch gigantów. Mianowicie mało osób zauważyło, że Władimir Putin przyjął wczoraj, wizyta się zaczęła w poniedziałek wieczorem, chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, który przywiózł kontrakty szacowane na około 10 miliardów dolarów, i zawarta została dodatkowa umowa dotycząca gazociągu Siła Syberii, którym to gazociągiem w końcu 2019 roku ma popłynąć rosyjski gaz do Chin. Czy to jest rozgrywka Władimira Putina, który chce pokazać, proszę, zbliżamy się z Chinami, mamy alternatywę, sposób naciśnięcia na Donalda Trumpa, pan dyrektor Baranowski? No tak, to jest konsekwentna polityka ze strony Putina, żeby pokazać, że Rosji nie musi zależeć wyłącznie na Zachodzie, że Rosja gra tutaj z partnerem, który jest o wiele silniejszy niż sama Rosja. Inna. Nie znam szczegółów tych kontraktów, ale w poprzednich rozdaniach to Rosja przegrywała od strony ekonomicznej. Nie jest to kraj, który stać na przegrywanie ekonomiczne z potężnymi Chinami. Jest to również wizyta, która ma przygotować to tło polityczne przed szczytem G20. I pokazuje tutaj tą trochę fatamorganę sojuszu między Rosją i Chinami, żeby Stany Zjednoczone znowu zastanowiły się, czy aby nie odwrócić się w kierunku Rosji, żeby zbudować jakieś szersze porozumienie przy rozmowie Putin-Trump. To się tym razem nie uda, na szczęście. Czy do pytania do pana Wojciecha Jakubika, czy rzeczywiście to się nie uda? Tutaj jednak Putin i Xi Jinping razem się udają na szczyt G20, no i Rosja twardo pokazuje, że proszę, mamy alternatywę, wspólne stanowisko, jeżeli chodzi o Koreę Północną, no i naturalnie energetykę. Na pewno pojawiły się dwa duże projekty, o których mówił dużo prezydent Władimir Putin. Pierwszy to jest właśnie Siła Syberii, czyli gazociąg z Rosji do Niemiec, który miał dać tę wielką alternatywę. Z Rosji do Chin, który da alternatywę do dostaw do Europy, która jest niewdzięczna i chce się dywersyfikować. Tylko tak jak w 2014 roku wielu analityków pisało, tak obecnie też to jest aktualne. Siła Syberii ma dostarczać nowy gaz ze złóż w Syberii Wschodniej, niezwiązanych z dostawami do Europy, więc nie będzie to dywersyfikacja. Po drugie, ten suplement do umowy
ramowej z 2014 roku musiał być podpisany, bo prawdopodobnie ten kontrakt stulecia nie zawierał ani ceny gazu, ani klauzul, ani indeksu cenowego, które teraz prawdopodobnie dopiero zostały umówione. Po 3 latach od kontraktu stulecia dopiero mamy jakieś konkrety na stole i też nie wiadomo, co w tej umowie rzeczywiście jest zapisane. Mamy czyli datę... dla kogo ona jest lepsza? Dla Rosji czy dla Chin? Dokładnie tak, bo w 2014 roku można było podejrzewać, że Rosjanie sprzedają będą sprzedawać ze stratą ten gaz. Oczywiście on zacznie płynąć w 2019 roku, no ale to jest takie reanimowanie tego wielkiego projektu dywersyfikacyjnego Rosji, który ma pokazać, że ona jest niezależna od Europy, ale nadal nie jest. No i jest ten drugi projekt, czyli propozycja Putina, aby nowy jedwabny szlak poprowadzić morskim szlakiem Arktykę. Przez Arktykę. No właśnie. I tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że w jednej drużynie Rosja i Chiny są w Arktyce, będą zwiększały obecność, co jest wyzwaniem rzuconym krajom arktycznym NATO, jak Norwegia, Dania czy Stany Zjednoczone. Czy to może się okazać skuteczne w rozmowach, przy zbliżających się rozmowach Putina z Trumpem? To znaczy jednak panowie twierdzą, że to nie jest takie ważne, te chińskie transakcje Rosji, ale czy jednak to nie jest jakiś sposób naciśnięcia na Donalda Trumpa i na ile on się może okazać skuteczny? Pan Michał Baranski. To jest na razie nadal niewiarygodne. To jest nadal, ten sojusz jest niewiarygodny ze względu na bardzo różny potencjał Rosji i Chin, ale Donald Trump nie ma w tym momencie przede wszystkim manewru politycznego wewnątrz Stanów Zjednoczonych, żeby zrobić coś większego z Putinem i to jest czynnik najważniejszy. Ingerencja Rosji w wybory amerykańskie i to, co się śledztwa, które się teraz toczą, koszt polityczny, który by takie porozumienie wywołało, stwarza te rozmowy Trumpa z Putinem bardzo je utrudnia. Nie jest to niemożliwe, ale jest to, byłby to niewiarygodnie wysoki koszt polityczny w samych Stanach Zjednoczonych. Pan Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, odmówił wszelkich prognoz dotyczących rozmowy Putina z Trumpem, mówiąc, że to jest takie wróżenie dotyczące pogody. Czy Trump może się ugiąć? Pan Wojciech Jakubik. Moim zdaniem są narzędzia nacisku na Donalda Trumpa przez to, że jego polityka wywołuje bardzo duże niezadowolenie w Europie. I o ile Chiny rzeczywiście są silnym partnerem i Rosja nie może ich zmusić do grania na własną, na jej melodię, to jednak głosuje te państwa razem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i wsparcie Chin. I Korea Rosja Północna ma w tle. W Korei Północnej także to wsparcie jest widoczne, chociaż Donald Trump chciał Chiny zaangażować w ten proces normowania sytuacji, ale Putin może zagrać bardziej na Europie, która we Francji czy w Niemczech jest bardzo krytyczna wobec polityki Donalda Trumpa od tej dyskusyjnej krytyki właśnie porozumienia klimatycznego w Paryżu po inne bardzo kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta i być może to będzie wykorzystane właśnie w rozmowach Putin-Trump przeciwko amerykańskiemu prezydentowi. Wróciliśmy na chwilę do Europy, w związku z tym wróćmy również do szczytu Trójmorza, który odbywa się w Warszawie. Bardzo różnie jest ta inicjatywa oceniana. Przypomnijmy, że to jest inicjatywa skupująca 12 państw, czyli kraje bałtyckie, kraje Grupy Wyszehradzkiej plus Austria, Chorwacja, Bułgaria i Słowenia i Rumunia. Co to jest? Jeden z ekspertów powiedział, że to jest taka trochę przypadkowy zlepek zapóźnionych państw ze słabiej rozwiniętej części kontynentu europejskiego. To polski ekspert Piotr Maciążek, natomiast amerykański Robert Kaplan mówi, że to jest skuteczne geograficzne i geopolityczne narzędzie do prowadzenia dyskusji na temat układu sił w Europie Środkowej i Wschodniej w momencie, gdy Rosja jest znowu agresywna, a Niemcy stały się potęgą ekonomiczną. Najkrócej, czym jest Trójmorze? Pan dyrektor. Jest troszeczkę i jednym i drugim, i troszeczkę ani jednym, ani drugim. Powstało to jako inicjatywa ekonomiczno-infrastrukturalno-energetyczna. W tym momencie, w momencie, kiedy widzimy szczyt na poziomie prezydentów i przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, oczywiście, że to zyskuje, ale również ma to negatywne skutki, wymiar geopolityczny. To właśnie dlatego ta inicjatywa jest z jednej strony atrakcyjna politycznie dla przywódców z regionu, z drugiej strony jest coraz bardziej negatywnie postrzegana przez Berlin, Paryż i Brukselę. Pan Wojciech Jakubik, w takim razie czy ta inicjatywa, przecież ta inicjatywa musi być częścią Unii Europejskiej. Czy w momencie, kiedy źle ją postrzegają Paryż, Bruksela i Niemcy, ta inicjatywa ma sens?
Ona ma sens, ponieważ chodzi w niej o wspólny dobry biznes w Europie Środkowo-Wschodniej, która rzeczywiście ma zapóźnienia infrastrukturalne i z tego powodu potrzebuje środków unijnych na budowę megaprojektów, takich jak terminal LNG, który już mamy, czy Via Carpatia, Rail Baltica. To są wielkie projekty, na które potrzebne jest dofinansowanie unijne i te państwa zrzeszone mogą być w inicjatywie Trójmorza, mogą być zainteresowane wspólną walką o te fundusze i Kancelaria Prezydenta staje na uszach, żeby podkreślić, że to nie jest Międzymorze Międzywojenne, ten geopolityczny, antyrosyjski projekt. Trójmorze jest przedsięwzięciem ekonomicznym, które ma pozwolić na usuwanie różnic, właśnie tych niedorozwojów infrastrukturalnych we wschodniej części Europy i ma doprowadzić do tego, że będziemy mieli lepszą infrastrukturę, na czym każdy zyska, dlatego na pokładzie są prorosyjskie kraje jak Austria czy Węgry. Ostatnie słowo, panie dyrektor Barnowski. Jedno słowo, że zgadzam się, że tak, taka jest narracja budująca szczyt Trójmorza, za to nie jest to narracja, która się, za przeproszeniem, sprzedaje w Europie Zachodniej. Musimy sobie to jest ta gondowiczowska gęba, jak napisał nasz pisarz sławny, którą chcą przyprawić krytycy tej inwestycji, obawiający się, na przykład właśnie Berlin, który jest wysoce krytyczny wobec tego przedsięwzięcia, bo sam chce prowadzić swoje real politik w Europie Wschodniej. Mittel Europa to jest ich przedsięwzięcie, które cały czas realizuje. Będziemy mieć tę debatę przez panowie, jakiś czas. Jak ostatnie, króciutko. Jest szansa dla Trójmorza, pan dyrektor Baranowski? Szansa jest, tylko pytanie do końca w tym momencie, jak będzie określony cel. To jest inicjatywa, która wystartowała. Za chwilę wystartuje. Jaki procent, że się uda? 45%, że się uda. Jeżeli pozostaniemy przy realnej polityce, jeśli zaczniemy od wspólnego budowania biznesów, to może za dekadę albo dwie będziemy lepszą wspólnotą polityczną i od czegoś trzeba zacząć. To nie jest zła inicjatywa, ale nie należy jej przegrzać, przeskalować. To nie jest geopolityka, to musi być na początek po prostu dobry biznes.